Matylda, odcinek 9, Lubin uśpi Izabelę i wywiezie ją do przytułku dla obłąkanych. Tam rozpozna ją Wanda Bilińska, zdjęcia, zwiastun. W 9 odcinku serialu Matylda Maurycy Rubin, Mirosław Haniszewski, nadal będzie terroryzował nie tylko Matyldę, Maria Kowalska, ale także własną rodzinę, syna Michała, Karol Nowiński, i żonę Izabelę, Grażyna Sobocińska. Ta ostatnia znów boleśnie się przekona, do jakich okrutnych czynów zdolny jest potwór, od którego nie zdoła uciec. Desperacka próba ucieczki z pałacu z córką Urszulką, Alina Skawińska, w 9 odcinku Matyldy skończy się dla Izabeli tragicznie. Rubin z pomocą doktora Szelmana, Mirosław Zbrojewicz, uśpi żonę i nieprzytomną wywiezie do Lublina do przytułku dla chorych psychicznie. Tam spotka ją Wanda Bilińska, Urszula Grabowska. Zobacz zwiastun i zdjęcia z 9 odcinka. Matylda, odcinek 9, niedziela, 28 kwietnia 2024 roku, o godzina 20.20 w TUP pierwszy bezwzględny Rubin w 9 odcinku serialu Matylda nie odpuści. Najpierw oskarży Roberta Bodena, Kamil Szeptycki, o spowodowanie śmierci jednej z pacjentek, ciężarnej służącej Różańskich, Maryny, Anita Szepelska, i doprowadzi do aresztowania ukochanej Matyldy. Lekarz stanie przed sądem w Lublinie, a po swojej stronie będzie miał nie tylko Matyldę, lecz także Michała Rubina i Wilhelminę Waszkową, Maria Maj. Majętna szlachcianka opłaci adwokata dla Bodena, ale to zeznania Piotra Sokołowa, Maurycy Popiel, który wystąpi przeciwko Rubinowi, ostatecznie zmienią bieg procesu. Potwór pozostanie jednak bezkarny. Izabela uwięziona w szpitalu dla psychicznie chorych, niestety w 9 odcinku Matyldy nikt nie zdoła Rubina przechytrzyć. Izabela podejmie próbę ucieczki z pałacu, będzie chciała zabrać ze sobą Urszulkę, ale Maurycy to do nie dopuści. Razem z Szelmanem, Mirosław Zbrojewicz uśpi żonę, a potem lekarz i lokaj Walek, Jacek Król, wywiozą nieprzytomną Izabelę do cesarskiego szpitala dla chorych psychicznie w Lublinie. Stamtąd żona Rubina nie będzie miała żadnej drogi ucieczki, tak w 9 odcinku Matyldy zacznie się koszmar Izabeli, która będzie przywiązana do łóżka pasami i odurzana silnymi lekami. Rubin nie będzie miał pojęcia, że jedną z pacjentek przytułku dla obłąkanych jest Wanda Bilińska, matka Matyldy. Od razu wypatrzy przelęknioną Izabelę na spacerze po zamkniętym dziedzińcu szpitala i podejdzie do niej, by ją pocieszyć. Pierwsza noc jest zawsze najtrudniejsza. Czy ja panią skądś znam? Jestem Izabela Rubin. Wanda Bilińska, odpowie matka Matyldy, córka Rubina i Izabeli ciężko chora, w 9 odcinku Matyldy nikt w pałacu Rubina nie będzie się czuł bezpiecznie. Zwłaszcza Matylda i Michał, którzy po ślubie będą odgrywali kochające małżeństwo. Żadne z nich nie przewidzi tragedii, która rozegra się, kiedy pozbawiona matki Urszulka zachoruje, a Rubin będzie musiał sprowadzić Izabelę do domu, by ratować córkę przed śmiercią. Boden oceni bowiem, że serce Urszulki nie wytrzyma, Rubin będzie chciał zgwałcić Matyldę, ale Izabela ją uratuje. W dzikim szale pijany Rubin w 9 odcinku Matyldy zażąda od Michała i synowej, by dali mu wnuka.
Potwór postanowi osobiście dopilnować, by Matylda zaszła w ciążę. Rzuci się na Bilińską i będzie chciał ją zgwałcić. Na ratunek pośpieszy jej Michał, ale Maurycy okaże się silniejszy od syna. Ostatecznie to Izabela zada Rubinowi cios w głowę lichtarzem, po którym nieprzytomny Maurycy padnie na łóżko i zaleje się krwią.